I ja chcę powiedzieć, że ja nie tylko się dziwię, ale ja się cieszę. Ja się cieszę z jednego. Otóż do naszej kancelarii, my nie robimy takiego rozróżnienia w Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej między przedsiębiorcami i nieprzedsiębiorcami. Dla mnie wszyscy są ludźmi, a jedynym warunkiem udzielenia pomocy prawnej jest to, że człowiek nie ma na adwokata. Wtedy może do nas przyjść. I chcę Państwu powiedzieć, że w całej tej dyskusji właściwie zdecydowanie za rzadko padało słowo, które się ciśnie na usta. A to słowo korupcja. Powstała taka jakaś idea, że oto z niewyjaśnionych przyczyn urzędnicy, sędziowie, prokuratorzy, komornicy, policjanci, cały ten aparat opresji i wymiaru sprawiedliwości to są źli ludzie i działają jak jakieś takie złośliwe chochliki, gobliny, które chcą ludziom dokuczyć dla samego dokuczenia, bo mają złe serduszka. Otóż proszę Państwa, prawnik zadaje pytanie, zwłaszcza tam, gdzie sprawy są majątkowe, a w tych sprawach zwykle są to sprawy majątkowe. Cui bono? W czyim interesie? I kiedy my rozpatrujemy niezliczoną ilość niesprawiedliwych wyroków, decyzji administracyjnych, arbitralnych aresztowań, to zauważamy, że nawet jeżeli urząd, czy organ, czy sąd stwierdzi pomyłkę, to my stwierdzamy, że prawie zawsze myli się na niekorzyść słabszej strony. Obywatela, przedsiębiorcy, pracownika, lokatora, dłużnika. Zawsze myli się na niekorzyść słabszego. I teraz oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, czy sądy, uprzywilejowując interesy ekonomiczne dużych korporacji, no przecież ja nie mam żadnej wątpliwości, że nie ma być żadnej prywatnej firmy farmaceutycznej, tylko mamy sprowadzać leki od wielkich korporacji. I jest rzecz oczywistą, że na zamówienie, że te wyroki to są wyroki na telefon. I są dwa rodzaje przedsiębiorstw i dwa rodzaje przedsiębiorczości. Jedni przedsiębiorcy to są ci biedni frajerzy, którzy próbują, mówię w cudzysłowie, zbudować miejsca pracy i uczciwie zarobić na uczciwe, godne życie. A drudzy to są ci, którzy ustawiają się w kolejce do gabinetów partii politycznych, podzielili jak tort majątek narodowy, a teraz dyktują warunki gospodarowania tym małym i średnim. I od nich zależy, ile zarobicie i czy w ogóle przeżyjecie, a tak naprawdę musicie być podwieszeni. Z każdego miasta w Polsce dzwonią do nas ludzie i mówią, słuchajcie, w naszej miejscowości dzieją się dziwne rzeczy. To jest pełnie wyjątkowa miejscowość. Bo u nas jest klika, jak w Lublinie, prawda, klika sądowo-prokuratorska, ale właściwie nie ma miasta, z którego ktoś by nie zadzwonił z taką informacją. I trudno wierzyć, że tak właśnie jest, że oto mamy pewną lokalną, tak zwaną w cudzysłowie szemraną elitę, która przy stoliku brydżowym ustala wyroki, decyzje administracyjne i dzieli rynek, dzieli zyski, bo jest ograniczona ilość pieniędzy do zarabienia, a im mniej ludzie w Polsce zarabiają, a zarabiają coraz mniej, tym mniej można zarobić. I w tym momencie pojawia się system, który trudno określić inaczej jak kapitalizm polityczny. Nie jesteś umocowany w partiach, nie będziesz zarabiał, nie będzie cię na rynku, a jeszcze cię wsadzimy do więzienia, żeby konkurencja miała oczyszczony teren. I tak to dzisiaj w Polsce działa. Ale w tej chwili będę miał zaszczyt tutaj przedstawić panią, która obok mnie siedzi, ponieważ te układy i ta zgnilizna, często się zastanawiamy, jak to się dzieje, że ci urzędnicy, że sprawcy tylu przestępstw, tylu nadużyć dalej sądzą, awansują, wydają decyzje, oskarżenia i pracują na swoich miejscach. Ale ta zgnilizna dotarła do miejsca, które powinno być wolne od wszelkich podejrzeń, niczym przysłowiowa żona cesarza, do parlamentu. Jest tu pani Siedlarska, starsza pokojowa w Kancelarii Sejmu, która ujawniła afery, w ramach których na szkodę Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej dokonano bezprawnych zakupów, lipnych zakupów i zamówień na 300 milionów złotych. Pani Siedlarska z koleżanką doprowadziły do tego, że zwolniono szefową Kancelarii Sejmu, że zwolniono sędziów sądów pracy, którzy byli zamieszani i są na to wyroki, że oni musieli być zdymisjonowani, wprawdzie nie siedzą w więzieniu, nie mają zarzutów karnych, ale dobre i to. I pani Siedlarska dalej upomina się o jedno, żebyśmy my, wyborcy i podatnicy,
wreszcie mieli tej bolesnej świadomości, że wszyscy winni tych afer dalej pracują w kancelarii.